Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. I tak, mówiąc szczerze, włączyłem grę po naszych ostatnich tutaj zwiedzaniach i przygodach. Uruchomiłem wszystko i nie zdążyłem nawet się ruszyć, a tu proszę. Jakaś totalnie dziwna sytuacja, bo jest tutaj... Jeśli się nie mylę, chyba nazywał się Jura? Czy jakoś tak? A jeśli nie on, to mamy okazję poznać kolejnego, jak to się nazywa, łowcę tych palców, który nosi podobną zbroję, no ale mniejsza, po prostu pogadajmy z tym czymś i zobaczymy co i jak, chociaż nie no, pewnie to jest Jura, po prostu tam, gdzie nie, wydawało nam się, że mógł paść, to pewnie tam po prostu zemdlał. Okej. Czekajcie. Ja coś muszę tutaj sprawdzić, to szybko. Czyli ciało Jury, czy jak mu tam było, zostało opanowane przez tego tajemniczego Shabiriego, który tworzy inkantację szaleństwa. Okej. Whether she wishes it or not, but how would the Lord crown so be looked upon? Czyli, chwila, czekajcie, czyli ja bym musiał kogoś poświęcić, żeby... żeby móc iść dalej. Nie podoba mi się co? No ale dobra, mniejsza. Zobaczymy co jeszcze ma do powiedzenia, o ile ma. Singe your own flesh in her stead. If you are prepared to show resolve and lordship the righteous hardship, then heed the words of I, Shabriri. Okay. Chosen, tarnished, and would-be lord, descend into the depths far below the Erdtree capital. Seek audience with the three fingers. And the flame of frenzy. If you inherit the flame of frenzy, your flesh will serve as kindling, and the girl can be spared, setting you on the righteous path of lordship, the path of the Lord of Chaos. Burn the Erdtree to the ground and incinerate all that divides and distinguishes. Ah, may chaos take the world. May chaos take the world. Chosen, tarnished, descend into the depths, seek audience. Okay. Yeah. Nie bym tutaj łatwiej powiedzieć. Sam nie wiem, co o tym mam myśleć. W sensie, jeśli mam kogoś poświęcić, żeby zostać władcą czy coś, to ja mam takie, no nie dzięki już. Już wolę poświęcić samego siebie, bo jak widać, chyba jest taka tutaj opcja. Wiecie, zamiast właśnie poświęcać kogoś, jak on tu powiedział, poświęcić samego siebie. Chociaż z drugiej strony, zastanawiam się teraz jedna kwestia. Nie wiem, czy pamiętacie dokładnie jakoś, ale... Rani coś chciała zrobić i...
w sumie to my jej z czymś pomogliśmy, czyli możliwe, że ona po prostu chce poświęcić samą siebie na rzecz tego wszystkiego. Czy coś, nie wiem. To jest takie też dla mnie niezrozumiałe i niejasne. Ale mniejsza. Nie przejmujmy się tym na razie, po prostu jedźmy i zwiedzajmy. Chociaż tak, czy jestem skłonny posłuchać tego gościa, czy nie? Jest jedna ważna rzecz, o której to, o cholera, przypomniało. I ją warto poruszyć już teraz, żeby potem nie było niejasności. Więc to, że moje obrażenia są strasznie słabe względem tego, ile oni tutaj biją. Czyli chyba mi tu nie powinno być. A nie chyba, tylko zdecydowanie mnie tu nie powinno być. Też może trafiłem po prostu na jakichś takich trudniejszych wrogów i to nie do końca moja wina. Ale wracając, to pomijając taką kwestię, to tak, nadal pamiętam, że, w sumie może pamiętam to, że powiedziane, co teraz sobie przypomniałem o tym, że w sumie właśnie pod stolicą są jakieś jeszcze podziemia, w których mnie nie było. No ale mniejsza, unika moich ataków tak po prostu. Dobra. Nie, dobra, nie jest aż tak źle, w sumie. Gorsze jest, jeśli trafi kilkoma atakami naraz. Ale nie, no chyba nie jest aż tak źle. Niemniej jednak chciałbym pokonać chociaż raz takiego dziada, zanim pójdę zająć się czymś innym. W sumie co jeszcze mogę zrobić takiego, żeby tutaj lepiej sobie radzić, bo nie mam pojęcia. Okej. Okay. I pewnie... Już myślałem, że to ja ginę, ale na szczęście nie. I pokonany. 5000 z takiego gościa. Okej, okay, to tłumaczy częściowo tą trudność. Ale tak... Zanim coś więcej i tak dalej, to może... Te ruiny Zamor. Oznacza to miejsce, jeśli chodzi o same ruiny Zamor, to są oznaczone jako ruiny. Mają oznaczenia, takie oznaczenia zazwyczaj oznaczają to, że coś to jest, więc czy tego chcecie, czy nie, dzisiaj chyba to pozwiedzamy. I tak, w sumie, czy mam coś jeszcze do dodania? Nie wiem, raczej nie. Poza tym, że jestem... Będę powiedzieć dzisiaj trochę zaspany, więc będę tak trochę przysypiał, nie będę wystarczająco bez sensu gadał, czy wystarczająco dużo gadał, to wybaczcie. I teraz burza lodowa z Zamor, jakieś zaklęcie. Wstawiam na 99% i zaklęcie. Na strasznie dużą ilość jeszcze inteligencji, niestety. Okej, okay, tu jest kolejny raz ten dziad. Okej, okay, kolejni. Nie, ja nie chcę ginąć. Mam też jeden pomysł, jeśli o to wszystko chodzi. Zaraz go przetestujemy. O ile będę mógł w ogóle to zrobić, bo nie jestem pewien, czy mam statystyki na to. I tak, zanim będziemy dalej zwiedzać i tak dalej, to jeszcze właśnie się cofnę. Bo chcę sprawdzić jedną, jedyną rzecz, która jest dla mnie teraz istotna. Ale zanim to zrobię, to właśnie chcę odnowić butelki. No nie, powrót gołębi po prostu z tego, z zamku, tylko teraz bez mieczy na nogach. O, mogę znowu z nią porozmawiać. A to ciekawe. There is something I'd like to say. My purpose was given to me by my mother, but now I act of my own volition. I have set my heart upon the world that I would have, regardless of my mother's designs. I won't allow anyone to speak ill of that, not even you. Chyba nie do końca to rozumiem. Wybaczcie odcięcie, ale tak... Chyba naprawdę nie rozumiem, o co chodzi. Ja z własnej woli, świat jakiś taki przedstawiony przez jej matkę, cel, czy coś mniejsze z tym. Oj tak. Rozwijamy statystyki. Jeden poziom. Na razie
nadal nie będę nic tutaj zmieniał. Bo najpierw chcę właśnie sprawdzić najważniejszą rzecz, która może zaistnieć. Jak z nimi będzie radzić sobie pewno inna broń i na całe szczęście mamy wszystkie idealnie wymagane statystyki. Bo tak. A, chwilę jeszcze tylko to się stało, więc... musiałbym coś wymienić na coś innego, chyba że udałoby się... bez tej pochodni. Nie, nadal będzie duży ciężar. Chyba że bym znalazł jakąś inną maskę, którą bym mógł... Nie, nie, to nie ma sensu. Nadal będzie za ciężko, więc... powiedzmy, że tą delikatną regenerację porzucę na rzecz tego. I tak, idziemy. Jeszcze raz. Gdyż najprościej w świecie właśnie chcę zobaczyć, czy właśnie tym mieczem będę mógł się odratować. Pewnie nie. Ale chociaż nadal jest... nikła nadzieja, że to jest to, czego mi trzeba. I... no niestety, za często unikają ataków. Żeby mógł powiedzieć to tak bezpośrednio. Nie, podobnie im bijemy. Podobnie. A jak bijemy podobnie z obu broni, to odpowiedź jest prosta. Lepiej korzystać z kosy, bo jest... bądź co bądź... nawet delikatnie, to szybsza. A jak nie z kosy, to chociażby z czegokolwiek innego. Chociaż nie wiem z czego w sumie. Bo tak szczerze mamy tylko tą kosę i potem mieczyk, ale... no nie ukrywajmy, mieczyk jeszcze nie jest... czy może nie tyle, co jeszcze nie jest, co... ogólnie nie jest zbyt dobry. I on raczej jest taką rzeczą wyjątkowo na nieumarłych, bądź sytuacji, kiedy trzeba naprawdę szybkich ataków. Ale ma dużo mniejszy zasięg, więc psij za coś. A teraz najważniejszy test. Okej, błyskawicami jestem w stanie im coś tam zrobić. Dobra. I teraz będą tylko pluć lodem. Super. Super po prostu. Ale mniejsza. Oczywiście, że nie rzucę żadnego zaklęcia. Co bym chciał tylko rzucić, to uderzę. Super. No i mamy śmierć. Jakbym tego potrzebował. Chciałem sobie jeszcze odzyskać moje 100 tysięcy. Ale widzę, nic z tego. Przepadło. Przepadł mój jeden poziom. Dużo to nie zmieni w moim życiu, ale nadal jest to smutne. Więc no, jedno plus tej sytuacji jest takie, że możemy spokojnie pojechać gdziekolwiek, nie przejmując się tym, że coś tutaj stracimy. I po prostu szukać szczęścia, czy coś. W sumie ciężko mi stwierdzić, co my możemy tu zrobić. Bo cała ta lokacja jak na razie wydaje się być poza moim zasięgiem. Jeśli mam być kompletnie szczery. No ale to jest też z drugiej strony jedyne miejsce, do którego mogę pójść chyba poza tymi właśnie podziemiami. W sumie to co ten gościu mówił, w tych podziemiach może być też sensowne tylko. No osobiście wolałbym po prostu najpierw przeszukać tą lokację, zanim będę szedł gdzieś indziej, więc no. I co tu mamy? Dzwonek kulisty górnika Kowala 3. Który daje, uwaga, uwaga. Pewnie już go przemnęłem. Nie. Kamienie kowalskie 5-6. Ciekawe, że w sumie ich nie mieliśmy wcześniej, ale... może to nie jest problem. No cóż, jak widzicie, znowu jesteśmy przy miejscu łaski. Nie wiem, co więcej o tym powiedzieć, poza tym, że... tak kończą ludzie, którzy... zamiast wyłączyć normalnie grę, kiedy ich wołają, to podczas cięcia po prostu zostawiałem Dark Souls podobne rzeczy same sobie. Więc tak, kolejny zgon. Hurra, czy coś. Nawet nie będę biegł po to wszystko. Nie czuję po prostu potrzeby, żeby to robić, skoro i tak zaraz tu padnę. A zamiast tego po prostu przeszukajmy to miejsce, poszukajmy czegoś, jakoś gdzieś, nie wiem czego nawet, jak, gdzie i na co. Ale no, poszukajmy, pocieszmy się swoim chwilowym jeszcze życiem. Zanim znowu jakieś dziadostwo nas tutaj ubije. No po prostu idź, trochę błyskawica. Nawet to mi nie wyszło. Okej. Rozumiem gro przekaz, niestety. Więc zobaczmy co. Jak przewodnik i strażnik bramy dla wracających do korzeni?
Okej, okay. Chyba nie rozumiem nadal jak to działa, po takim czasie. A, właśnie, jeszcze tylko tu... Muszę to załączyć. No i zobaczmy, co dalej z tego wyniknie. No, jak mówiłem, po prostu zobaczymy, czy cokolwiek z tego będzie. Bo niestety, jeśli być z wami szczery, to wydaje mi się, że ta lokacja jest naprawdę ponad nasze siły. I okej, okay, może jakieś sprytne resety postaci by znowu pomogły. Albo porobienie jakichś innych jeszcze zapomnianych przeze mnie miejsc, zakamarków. Nawet pytając ludzi bezpośrednio, i słuchaj, z tego co widziałeś u mnie, to zapominałem, gdzież powinienem pójść. Albo zwykłe farmienie poziomów. Nie wiem, może są naprawdę jakieś opcje, ale na razie jestem tu, teraz i mówię co mówię. Moim zdaniem ciężko będzie tą lokację przejść, no w sensie damy radę, bo jak już udowodniałem to wcześniej, przechodziłem lokację wszelkiej maści, o różnych stopniach trudności, nawet nie będąc gotowym na to. Naprawdę, to jest tylko i wyłącznie kwestia upartości. Ale można powiedzieć, że moja wola walki, źle się tak to nazwać, jest coraz mniejsza niż wtedy, więc... No, ciężej będzie. A może to jest najprościej w świecie kwestia tego, że dzisiaj nie jest mój dzień do Elden Ringa i będę dzisiaj dużo bardziej lamił? Może. Ale mniejsze, mniejsze. Tutaj widzę jakichś przeciwników, jakieś przejście tam dalej. I może nawet bym z tego wszystkiego skorzystał, gdyby nie fakt, że nie skorzystam, bo ja chcę wejść na szczyt. O ile jest jakikolwiek sposób, żeby się tam dostać. Bo na szczycie naprawdę wydaje mi się, że są jakieś ruinki, a ja lubię ruinki, bo często są tam darmowe znajdźki. Jeszcze jeśli jest tam śmierć, nie będę ukrywał tego, ale... Jestem życie przyzwyczajony tak do śmierci, że jedna w tę czy we w tę. Nic mi to nie zmieni. A to co tam może być? O ile to naprawdę jest tam, a nie gdzieś tutaj jakoś dziwnie pochowane. Może odmienić mi cały dzień, jeśli chodzi o tego odcinka. No więc tak, jeszcze raz tutaj podejdę i sprawdzę, chociaż... Czy to są... Nie, to nie są te ruiny. Dobra. Dobra. Powiem to jeszcze raz. Tym razem już tak z przekonaniem. Jeśli tam jest jakieś wejście, to muszę je odnaleźć. Ale jednocześnie nie odnajdę go teraz, bo... Powiedzmy ci szczerze, mamy 17 minut, a ja nadal siedzę wokół miejsca łaski, więc... Ja. Z moim brakiem energii życiowej dzisiaj. Z moim brakiem skilla. Idziemy po prostu dalej, zobaczymy, co tam będzie się działo chyba. No naprawdę, jak tak widzę, co... Dobra, z tamtego szczytu chyba trzeba będzie przeskoczyć. Ale żeby do tamtego szczytu się dostać, to... Pewnie przez tamto przejście jakoś, więc... Te. Jak na razie nie ma innej opcji. Przez ten wąski mostek. Ale zanim wąski mostek, to... Musimy jeszcze zobaczyć, jak z tymi przeciwnikami to będzie wyglądać. Okej, ci podają dosyć szybko, ale dają też dużo mniej. Więc może to nie było jeszcze aż tak strasznie źle, jak się zapowiadało. A jedno co tam ci wrogowie po prostu mieli być tacy trudni do pokonania. Okej, pokonałem gościa. Odzyskam w teorii moje butelki życia. Nie, żeby tak naprawdę coś odzyskał, ale... No, w teorii. I teraz tak... Wsiądźmy lepiej z konia, bo tutaj łatwo będzie mi pewnie spaść. Pokonajmy kogo trzeba. Cieszymy się naszym... Ciemno lub raczej śmiercią. Dobra, mniejsza, mniejsza. Cokolwiek bym tu nie mówił, tak to wszystko będzie bez sensu, a... A teraz nawet znalazłem coś ciekawszego. Niż to wszystko tamtejsze i... Moje głupie gadanie. Mamy podziemia, których pewnie zginę z 20 razy, ale... Tak, katakumby, szczyt olbrzymów. Oko bestii drży. Takiego tekstu to się nie spodziewałem. Ale nawet jeśli to się stało, i to tu teraz widzę, to jedyne co to tylko wzmaga, to moją determinację, żeby tu pójść. Zwiedzić, odkryć tajemnicę. Głównie dlatego, że będę miał z tego
co najmniej jedną korzyść. Taką bezpośrednią dla mnie. No otóż... jakiś prezencik od pana bestii. Wskazać czym czego nie mam? Nie. Myślałem, że będzie jakaś ściana sekretna. Ale nie ma. Szkoda. No oczywiście, na plecy mi wyskoczył kolejny. I w sumie to miło widzieć teraz tą sytuację tutaj. Mieć potwierdzenie, że to jednak tylko tamci chyba byli tacy wredni. A sama ta lokacja może być jeszcze znośna. No cóż. Idźmy po prostu i... bądźmy ostrożni. No oczywiście, musiałbym na głowę spaść, bo jakby inaczej. Kamyki szóstki, tu można farmić. Nie, żeby to było konieczne, skoro... no znalazłem już nieskończone źródło kamyczków szóstków. Chociaż dobra, mówię nieskończone, ale prawda jest taka, że możliwe, że tam będzie jakiś limit. Więc tak, może trochę się pośpieszyłem? Niemniej jednak idziemy. I jeszcze tak w sumie na super szybko, jak sobie przypomniałem, jest jeszcze jedna kwestia właśnie, którą powinienem szybko załatwić. W tych miejscach często widać nieumarłych, więc nawet kosztem tego, że będę musiał zmniejszyć swoje obrażenia, wezmę po prostu tego mieczyka. No, on przynajmniej będzie mógł się pozbywać nieumarłych w 100%. Nawet jeśli ma, powiedzmy, mniejszy zasięg i mniejsze obrażenia. To tak, brak konieczności dobijania nieumarłych jest zbyt dobry, żeby tak po prostu tego zrezygnować. I to jest tak, pierwsza sprawa, wyśle to z powrotem do góry. Druga sprawa tu. Powiedzcie mi, że jest tu jakaś znajdźka, błagam. Okej, przy okazji jeszcze jedna sprawa. Ja czas wolniejszy niż zapamiętałem. Czekajcie, ona... siła? Może są tutaj dwie windy. Nie wiem, nie wiem, które bardziej, ale... jakkolwiek było, nie było, jednak nie będę umierał tak łatwo. I teraz tak, tu jest taki. Okej, czyli sekretem tutaj będą magiczne słoiki. Może dobrym pomysłem byłby w sumie wrzucić do starego układu? Pewnie zginę, jeśli będę to próbował zrobić. Tak, pewnie zginę. Zdecydowanie bym zginął, gdybym nie zareagował w znośnym tempie. Nie powiem w miarę szybko, bo to nie było szybko ni cholery, ale tak, znośnym tempo. I chyba mogę jeszcze normalnie funkcjonować, więc tak. Nie, jednak mam duży ciężar. Chyba, czy będzie zgon. Wiedziałem. Po prostu jak widziałem to tempo uników, to już wiedziałem. No niestety, więc tak, widzimy się za chwilę. Żeby wam oszczędzić trochę czasu na moje lamienie. Dobra. Dziadostwa pokonane. Możemy iść jeszcze głębiej. I nie wiem, czy mi się to podoba. No ale jak trzeba, to trzeba. No i tutaj widać, że to jest też normalna winda. Nie to, co tam jakieś takie dziwne, więc... ja nie będę odsyłał. Przy czym... jeszcze jedna rzecz. Tamtą znowu odesłałem. Głównie z myślą o tym, że jeśli, podkreślam, jeśli będziemy tam iść czy coś... a jak to się nazywa? To pojedziemy tamtą drugą częścią, tak jakby. Która w teorii, z tego co widziałem, może prowadzić... gdzieś jeszcze do jakichś sekretnych, niższych pomieszczeń. A póki co, muszę przyznać, nie spodziewałem się tutaj ze wszystkich możliwych przeciwników. Najmniej się spodziewałem szczerze tutaj właśnie słoja. I nie żeby to było coś złe. O, pieróg surowego mięsa w ten sposób można zdobyć. Okej. Ale no... po prostu się nie spodziewałem słoja. I w sumie też nie szukam sekretnych ścian jakiegoś czasu, więc... jeśli coś tutaj pominąłem, to możecie mi spokojnie dać znać. Ja jako, że jak dzisiaj wspominam cały czas, jestem nie w formie. Taki pełnej czy coś. Więc mogę totalnie lamić w głupie sposoby i tak dalej. Pomijając to, że dzisiaj to dużo razy zrobiłem, pewnie wszyscy już są świadomi tego, że dzisiaj nie umiem.
No, jeszcze tego brakowało. Padłem w pułapkę, którą nawet widziałem, co jest najgorsze. O, super, jeszcze co? U góry jest jakiś sekrecik. Nie tym razem. Chciałem powiedzieć, ale jednak... Okej, okay, dobra, chyba wiem, jakiego typu to jest przeciwnik. Na nieszczęście. Tak, dokładnie. Okej. Okej. Okej, 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 okej. Biegnij, 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 biegnij. I też tak, do góry. Albo tam kawałek dalej. Powiem szczerze, że wolę najpierw tutaj. Wydaje mi się, że tutaj coś musi być. Takiego bardziej ukrytego. Skoro tak tutaj tylko tyle zostało. Aha, przeżył. Minimalnie. I co ciekawe, wygląda na to, że nic nie ma. Tak naprawdę nic nie ma. Ach. No widać, że dzisiaj mój zmysł wyczuwania sekretów jest nie w formie. Nie to, żebym był kiedykolwiek w jakiejś wielkiej formie, no ale nadal. O nie, jeszcze te zielostwa. Te podziemia są inne niż większość, ale... Powiem szczerze, są inne w bardzo, bardzo, bardzo kiepskim znaczeniu, jak dla mnie. Niemniej jednak możemy pobawić się też trochę w błyskawice i tym podobne rzeczy, żeby się tego pozbywać na odległość. Zmarnujemy sporo tej energii, many, jak zwał tak zwałane. No, przynajmniej będziemy mieć spokoja z tym, że no, nie będzie trzeba podchodzić do tych dziadostw. I w sumie też nie mogę zapominać o tym, że jednak mam te 40... ileś tam, nawet nie pamiętam ile konkretnie. No ale tam 40 ileś wiary na tej postaci. Powinienem po prostu korzystać z tych inkantacji częściej. I to może niekoniecznie z inkantacji, wiecie, pokroju eldiańskiej gwiazdy, czy jak to się tam nazywało. Ale nawet właśnie takiej pokroju tej błyskawicy, czy innych podobnych. I tak widzę to dziadostwo, więc tam nie pójdę. I teraz tutaj można spaść po coś, ale można pójść dalej. To tak, ten spadek kiedy indziej. To tak duży słoj, więc trzeba być ostrożnym. Albo się nie przejmować niczym, po prostu go bić. Jak dać słoje, takie typowe nie są aż tak super groźne, jak mogło się wydawać. I co my tu mamy? Rytualny garnek. A, okej. Okay. No i oczywiście inne też rzeczy. I czy to jest potrzebne do czegoś? Nie, wydaje mi się, nie się. Więc no, nie przejmujmy się tym wszystkim, póki co jeszcze żywotność bestii. No i wracamy. Tam prawie wracamy, w sumie tutaj najpierw trzeba jeszcze zobaczyć to półpiętro? Chyba tak to najłatwiej nazwać. A, to tutaj, okej. Okay. I młody motyl. Nie wiem, co mnie ona... Dobra. Jak dałem, to nie odmówię. A druga kwestia to... Chyba to, że niczego więcej tu nie ma. A co za tym idzie, chyba moja teoria o tym, że tamta winda miała... Drugie przejście może być prawdziwe. No cóż. Albo są tu jakieś takie sekretne przejścia, że nawet ich nie zauważyłem i... Wow. No za to co należą mi się gratulacje, że ich nie znalazłem i nie aktywowałem. Okej. I teraz jeszcze tutaj tylko na krawędzi, bo chcę zobaczyć. Czyli tutaj też coś jest, okej. Dobrze, co zauważyłem. Jeszcze potem bym się denerwował, że niczego tu nigdzie nie ma, nic nie mogę znaleźć i tak dalej, o, tu proszę. Całe sekretne piętro. Czekające tylko na to, żebym je pominął. Może jednak mój zmysł sekretów nie jest aż taki okropny, jak myślałem i... tam też coś jest jeszcze niżej. Myślałem, że będzie tam od razu śmierć, no ale... Skoro ten swój tam jest i przeżył, to... Może zaraz też tam podejdziemy i zobaczymy, co tam się dzieje się. Jednak zanim to tutaj są te małe słojątka, które niestety będą mnie wkurzać. I choć osobiście bym nie chciał, to muszę się ich pozbyć.
I teraz tak, mamy wajchę. Mamy wajchę. Gdzieś otworzyły się ciężkie drzwi. Ciężkie, ale i tak ciężkie. Ale nawet nie wiecie, jaki to dla mnie dobry znak. O. To jest w ogóle ciekawa sprawa. Byłem tam. Tutaj są jakieś rzeczy, których jeszcze nie odkryłem. Cno. Tak, tak. Tak. Zbieramy. Zamy i odkrywamy. Czekajcie, co? Okej, dobra, już miałem taką incepcję trochę. Takiego logo umysłu. Czekajcie, co? Czekajcie, czekajcie, nie. Nie, ja muszę coś sprawdzić. Będę sobie teraz mam takiego zacinka umysłowego. Nie, naprawdę, wybaczcie, że tak będę was męczył tym teraz. Moim powrotem i tak dalej, ale... To muszę sprawdzić. Bo ja jeśli ja tego nie zrobię, to jest po prostu... Nie uwierzę w siebie. Jesteśmy tutaj normalnie. Tak. Są te eksplodujące słoje. Tu jest ten pokój taki był w miarę pusty. Tak. Idziemy tutaj. Tym on. Wiecie co, może najpierw będzie, jeśli to szybko sam sprawdzę, bo dostałem teraz laga. Okej, zaskoczyłem ponownie tak jak ostatnio i niczego tu nie widzę, chyba że tam ostatnio też tak było i nie zauważyłem. Ale proszę, jesteśmy tu. Idę tak. Jesteśmy tu. Okej, czyli całe to miejsce. Ale sprytne. Bo nie jest to samo miejsce, w którym byłem przed chwilą. Nie, ja to muszę sprawdzić, zobaczyć w takim wypadku. Wszystko. Tak, tak. Było bardzo podobnie, wręcz prawie idealnie, ale... Nie! Nie wierzę. Nie wierzę. Ach, po prostu... Czysty fart. Muszę naprawdę pochwalić tego, kto tutaj projektował ten poziom, ten etap i to wszystko, wow. To jest... No, powiedziałbym mistrzostwo, ale... Wow, po prostu to jest... Sekretocepcja. Ponad moją skalę nawet, jakąś taką. I mówię to w pozytywnym znaczeniu, żeby nie było, że... Nagle ktoś odbierze jaką moją krytykę. Coś, bo to jest po prostu... Wow. Że oni... Zadali sobie tyle trudu, żeby tak to wymyślić. Pomyśleć, że zresztą nie wszystko. Chciałem trzymać się krótszych trochę odcinków, max te pół godziny, ale nie. No niestety ten Elden Ring nie będzie miał pół godziny. Okej, okay. Nagrobna Konwalia 8. Nie będzie. Co to, to nie ja. Ja tu muszę poznać wszystkie tajemnice i sekrety. Co skrywa to miejsce, które zostało stworzone idealnie, żeby... Żeby odzorować tamto. Kurczę. Powtórzę się jeszcze raz, ale... Po prostu, moim zdaniem, jakiś geniusz musiał to projektować. Nie, przy okazji nie ma nieumarłych, to jeszcze, żeby zaszczędzić ostatnie dwie butelki, kiedy tu jeszcze będę zwiedzał, to ubieramy to. Będzie mnie powoli... ten... regenerować. Okej, okay. I mamy już kolejną różnicę. Wielka to taka śmiernica, czy co to tu jest?
Więc zróbmy tak. Dobra, tamtą wywróciłem też, ale... Nie chcę ryzykować. Ja i tak jestem z kraju życia i śmierci, więc... Zwróćmy przy okazji też bestię. W ten sposób będziemy szybciej się regenerować. W czasie, kiedy ostatki moich sił poświęcę na to, żeby rzucać błyskawicami... No, w tamto 13. Okej, jest. Jest dobrze. Chociaż jak mówiłem, dzisiaj nie jest mój dzień zdecydowanie na Eldeny. Tak jestem usatysfakcjonowany i to nawet bardzo usatysfakcjonowany z tego, co tutaj podkrywałem jeju. To są takie dobre sekrety. Może nie są takie najbardziej nieoczywiste czy coś, ale tak, no są. O, i znowu tutaj taki spadek. Ciekawe, co spowoduje ten spadek. Może tym razem będzie to zwykły powrót, a może coś znowu więcej? Jednym strzałem dostałem odmrożenia, no kiepsko, bardzo kiepsko. Ach, no dobra. Wybaczcie za to, że przez chwilę milczałem, ale siostra przyszła z jedną sprawą i tak już jej nie ma, więc hura. A właśnie, w sumie ważna sprawa, czy tym razem od... No tak, dobra, tym razem nie zepsułem. Tym razem będzie nagrane. Ej, dobrze. Nie chciałbym, żeby znowu wynikło tak jak ostatnio z Morgothem. O, okej. Okej. Było tam coś więcej. Było. Było tam coś więcej. Jestem tego pewien. Więc tak... Jesteśmy znowu tutaj. Na całe nieszczęście, że tak to dziwnie nazwę. Ale no. O, jako, że tam widziałem coś jeszcze, co widzimy się za chwilę. Jak sprawdzę tamto miejsce, bo ja muszę to sprawdzić. Okej. Okay. Będąc po tym wszystkim. Chciałem powiedzieć, że wracamy normalnie, ale... Mimo tego, że... Ta winda wydawała się być tą normalną. Wygląda na to, że to nie była ta typowa winda. I skazałem się właśnie na jakąś bolesną i bardzo brutalną śmierć. Albo jakimś niesłychanym cudem zostanę ocalony. Nie widać, czy to jeszcze nie jest tutaj. I znowu wszystko pomieszałem. Dobra, w sumie kogo ja szukuję, to jest oczywiste, że to pomieszałem. No, a jeśli chodzi o tamte drzwiczki, to niestety... No, nie dałem rady. Nie dałem rady ich sprawdzić. Więc tak, no, nic z tego nie będzie. Jedyne, co jeszcze mogę zrobić tylko na moją szansę na odżycie, to zażyć dwa pierogi z surowego mięsa. I szybko pigułki antystruciowe. No wiem, że pewnie na podwójnej regeneracji bym nie stracił chłopaków, ale dla bezpieczeństwa wolę. I teraz tak, zanim naprawdę to miejsce już opuścimy tak na poważnie, to muszę po prostu... że muszę sprawdzić, czy jest i jeśli jest, to jaka nagroda za pokonanie tego... kotka, pieska, czy cokolwiek to jest. Bo jestem pewien prawie, że coś będzie. Ale co to konkretnie, nie jestem w stanie powiedzieć. Okej, okay, będzie teraz robił ten atak. Niestety go nie unikłem. Więc... Zresztą ta chwila może być ostatnim, więc szybko tylko pobiegnijmy. Weźmy co on tutaj bronił. I tak... W sumie nie wiem co dalej. Dalej śmierć, przez moją głupotę. Hej, no cóż. Wiem, jak to łatwo wrócić na szczęście, bo już pamiętam mniej więcej te wszystkie dziwne układy. Ale tak, jako że już tutaj padłem niestety, mógłbym na tym bardzo ładnie odcinka zakończyć.
Ale to nie w moim stylu, jak już odcinek ma być bardzo długi, różne rzeczy trzymają się dziać, to tak... Powiedzmy, że chociaż sprawdzimy wszystko. No i to, że w sumie jest ten odcinek długi, to też po części dobrze dla mnie, bo to oznacza, że chce mi się. Po prostu grać tego Elden Ringa. A to jest dobry znak, bo... No po prostu fajnie byłoby mieć go w tym roku ukończonego. I mówię od razu, w tym roku nie dlatego, że uważam, że ty będziesz się tak długo ściągnął jako gra. Nie, co nie. Mówię w tym roku tylko dlatego, że znam swoje możliwości po prostu lamienia. I wiem, prawie na 100%, że dużo, dużo może mi zająć po prostu przechodzenie tej gry tylko przez to, że jestem lamą właśnie i mogę utknąć na najbardziej oczywistych rzeczach. No ale tak, jeszcze jak mówię, pójdziemy pokonamy dzisiaj tego bossa, żeby mieć 3 miejsce zakończone. Ale zanim to tutaj, zaraz powinna przyjechać kolejna winda. Która też zapewne jest gdzieś, po coś. I chcę to miejsce sprawdzić jeszcze tak ostatecznie, zanim pójdziemy właśnie na bossa. Bo jednak nie często jest podwójna winda. W sensie, zdarzają się to nawet, zazwyczaj. W różnych grach, ale... No w Dark Soulsach powiedzmy nie często. I teraz jeszcze mnie zastanawia, czy przypadkiem nie będzie ona może jednak aż potrójna. Nie, to już byłby aż nadto. Ale co ciekawe, jest tutaj chyba cała dalsza sekcja katakumb. Sekcja, na której jest więcej tych takich koteczków. Przeciwników. Nie wiem, czy się z tego powodu powinienem cieszyć, czy niepokoić. Najważniejsze jest tak, że będziemy tutaj mieli odrodzenie bardzo blisko. I tak, odmrożenie. Zapomniałem o tych wieżach i ich wrednych możliwościach. Chyba będzie śmierć, czy nie będzie śmierci? Jeśli nie, to tylko na farcie. Wiedziałem, że będzie. No cóż. Ale wiecie co, jak sobie znowu padłem, tracąc przy okazji całe tamte znowu kilkanaście, czy kilkadziesiąt tysięcy. Od razu się przy tym posągu i na tym naprawdę zakończę tego odcinka, bo... Mogę być szczery. Chcę zobaczyć, co to jest do końca, ale z drugiej strony też mam już trochę dosyć na dzisiaj Eldena po tych moich lamieniach, więc tak. Ostatnie co tylko, to wyślę tą windę, czy tę windę dalej, żeby tylko się przekonać, że nie ma trzeciej windy. No, nie zapowiada się, więc tak. Z tym akcentem kończymy epizoda, który mam nadzieję, że mimo wszelkich zlamin wam się podobał. W następnym będziemy odkrywać dalej sekrety tych katakumb i kto wie, może odpójdziemy jeszcze gdzieś. A póki co to tyle, więc no, trzymajcie się, hej hej.